Chrystus Jezus, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. List do Rzymian, 3 rozdział, 25 i 26 werset. Bóg podarował swojego Syna jako przebłaganie za grzechy zgubionych ludzi. Owo przebłaganie przez krew Jezusa było konieczne, aby Bóg mógł przebaczyć winy, jednocześnie wykazując, że jest sprawiedliwy. Zakon bowiem w 5 Księdze Mojżeszowej 25:1 żąda: wtedy usprawiedliwią sprawiedliwego i potępią niegodziwego. Tutaj czytamy, że to sam Bóg usprawiedliwia winnego grzesznika. Jest to możliwe jedynie dlatego, że w śmierci Chrystusa zostały w pełni i raz na zawsze uregulowane wszystkie pytania, które nagromadziły się przez grzech człowieka. Wszelkie żądania Boże zostały zupełnie zaspokojone. Na Chrystusie spoczywała wina wszystkich ludzi, którzy w Niego wierzyli i mieli jeszcze uwierzyć. On poniósł na sobie należną im karę. Zapłata za winę została uregulowana, a wierzący usprawiedliwiony. Dzięki temu Bóg, przebaczając grzesznikowi, okazał się nie tylko łaskawym, ale również sprawiedliwym. Bóg nie działa w niezgodności ze swoimi zasadami, wręcz przeciwnie, w pełnej harmonii ze swoją sprawiedliwością, ponieważ nie domaga się podwójnego wytłumaczenia za winę, ani nie kara dwukrotnie grzechu. Nie, ponieważ Chrystus dokonał przebłagania, sprawiedliwość Boża żąda usprawiedliwienia każdego, komu przypisane jest przebłaganie dokonane na krzyżu. A kto jest tym usprawiedliwionym? To każdy, kto przestaje ukrywać swoje winy, otwarcie wyznaje Bogu, przestaje pokładać swoją ufność we własnej sprawiedliwości, ani też nie szuka żadnych innych rozwiązań tego problemu. Lecz w prostocie uwierzy Jezusowi. Chrystus Jezus, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. List do Rzymian 3:25-26.